Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj ulepszanko i pogawędka o tym, co się tutaj w tym Margo odpierdziela. Zaczniemy oczywiście tutaj szybko z grubej rury od ulepszenia dwóch itemów. Boże święty, jak to boli. Dobra, zamykam oczy, klikam OK. Tak, OK, poszło. Boli jak cholera. Aha, bo nie wziąłem złota. Kurcze blade. No, czekajcie, trochę fail wyszedł. No, damy buty przynajmniej na plus 4. Elegancko. Pyk, plus 4. Mamy olukrowane buciki. I czekajcie, jeszcze ten pierek nieszczęsny. Dobra, wszystko się zgadza. Hajsik jest. Pierek jest. I wiecie co? Podjąłem decyzję, że damy zręczność. Najwyżej, kurde, będę tego żałować. Przeroluję. I tyle. Osiągnięto maksymalny poziom ulepszenia. Także słodko. Pięknie ten pierek się prezentuje. Pięknie, pięknie. Pierwszy item plus 5, później budki będą plus 5. Przechodzimy tutaj sobie na forum. Jak widzicie, tutaj administracja chwali się swoimi osiągnięciami. Tym, co się tutaj zmieniło, co wprowadzili. Proszę bardzo. Tutaj w ostatnim czasie na przykład wprowadzili smocze kuferki. 20 sezon już smoczych kuferków. Wprowadzili jakieś obsrane smocze kuferki. Piękne wyglądy, no. Cudowne. Tego nam było trzeba. Kuferków. Tak, kuferków nam było trzeba. Tutaj proszę bardzo, administracja wprowadziła tropicieli herosów. Cudownie, to jest cudowny pomysł, naprawdę wspaniały. Tutaj na szczęście w końcu się wytłumaczyli, przepraszają za te lagi i tak dalej. Jest rekompensata, trzy błogosławieństwa z tego i z tego rodzaju. No generalnie okej, może być. Przyjemnie, że coś dali w zamian, wiadomo. Aktualizacja tolloków na przykład. Po co jakaś aktualizacja tolloków? Przecież to strata czasu, kurde. Wystarczyło, nie wiem, pogrupować tamte tolloki i by wyszło na to samo. A oni zmienili, już tam boty, kurde, latają i farmią te unirękawiczki. To jest właśnie jakaś taka zmiana. Tutaj, kurde, zminusowani, kurde, wszystko, boty, boty, wszędzie boty, a oni wprowadzają jakieś tutaj pierdoły, z których normalny gracz i tak nie może skorzystać. Spójrzmy, pogrupujmy te wszystkie wydarzenia, którymi oni się tutaj chwalą, tymi osiągnięciami. Sprawdźmy, co jest dla gracza, powiedzmy, uczciwego, który nadupca na sześciu postaciach na jednym koncie, a co jest dla mulciaków i bociarzy. Kuferki, no to XD, to tak to zostawmy. Tropiciele herosów. Powiedzmy, że zły przewodnik jak zrespi na żółtej, no to jakiś tam zwykły gracz może go dopaść. Ale tutaj dębo i obło, no raczej tutaj mulciaki i bociarze. W sensie bociarze, no mulciaki po prostu, no tutaj zdominują to ostro, więc to jest taki event bardziej dla osób posiadających większą ilość kont. No tutaj, no to wszyscy skorzystają. Tolloki, nie wydaje mi się, żeby ktoś tam łaził i ekspił normalny, no bo na tym levelu to się idzie na bastion i po prostu się tam biega. Więc tu będą latały sobie bociki, więc bardzo fajne, przyjemne miejsce do farmienia unirękawic. Mini event został wprowadzony. Bociarze, no i normalni gracze też mogli skorzystać. Tutaj jakieś pierdoły. O, tutaj na przykład mamy Elity 2. Tutaj pik, 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 pik. O, tutaj. Te wszystkie dwójki, na przykład na Zemynie, są zajęte przez boty. Tu wszystko stoją boty. 10 osób w grupie. Przyjemnie. Tutaj jakieś mulciaczki. No tutaj to akurat ten szczoch stoi, więc tutaj to wszystko. No nikt normalny z tego nie może skorzystać. Czyli to jest event dla mulciaków i dla bociarzy. No tutaj podobnie. Jakiś event grudniowy, to też jakieś XD w ogóle.
Ale wprowadzili res wszystkich herosów, skrócone o 50, więc skorzystali bociarze. No i tutaj jakieś starsze te wydarzenia. No generalnie nie dzieje się dobrze w tej grze. Spójrzcie, tutaj lata bocik. Daje F. No dobra, akurat go nie ma. No ale kurde, nieważne. Bielizna atletyczna, to jest bot. On tu lata od 265 poziomu i mi kurde przeszkadza w expie. Nagrałem filmik, wysłałem do na ten śmieszny panel. Jeszcze mi nie odpisali. Wysłałem chyba 2 czy 3 dni temu. No kurde, ten panel to też jakiś koszmar. Jakiś koszmar. Piszesz w jakiejś sprawie, zgłaszasz bota, nagrywasz filmik, że ma wszystko poblokowane, pokazujesz, on tak lata po mapie, pokazujesz strzałeczką. Teraz tu poleci, teraz tu, teraz tu, teraz tu i on tak lata, kurde. A oni ci odpisują, że są dwie opcje. Dzięki za dowody, zajmiemy się tym. Znaczy nie, to jest takie, że dzięki za zgłoszenie, coś tam, albo że gracz znajduje się pod obserwacją, pod ich cholerną obserwacją. Jak oni zaczynają obserwować, to wiedz, że jest dobrze. To jest wtedy cholernie dobrze. To już jest tip-top. Nie wiem, kolejna sprawa, osłabienie lota na uniacze. No spoko, bociarze zdobywają ich mniej. Ale co z tego, jak zwykli gracze, uczciwi gracze, no praktycznie teraz już mogą się pożegnać z locikami unikatowymi z expa. No bo wcześniej, powiedzmy, expił sobie typek, zdobył 10 uniaczy na expie przez tam godzinę czy dwie, no i kończył z expem. I mógł sobie to opchnąć. A teraz, nie dość, że są jeszcze te boty, które jeszcze mu dodatkowo przeszkadzają, to jeszcze i tak gówno mu leci. Czyli nie dość, że oni, kurde, nic nie robią z botami, to jeszcze utrudniają uczciwym graczom tą cholerną grę. Czemu jak ja im wysyłam zgłoszenie, patrzcie, tu jest bot, zbanujcie go, powinni go od razu zbanować z bomby, bo to widać, kurde, że to jest bot. Powinni go zbanować, ale nie, że zbanować jedno konto, że o, zbanujemy jedno konto i o, czapki z głów, wszyscy tam biją sobie brawa. Chociaż to i tak jest, kurde, nieosiągalne, bo to są tacy ludzie, że kurde, wyślą mi jakiś typu, że no, dzięki za zgłoszenie, będziemy obserwować. Bo oni, kurde, chcą się pozbyć jakby wszystkich botów. Wszystkich botów się chcą pozbyć za jednym zamachem. A to właśnie jest jakieś takie gówno, takie od dupy strony się zabierają. Nie wiem, wprowadzają jakąś kapczę. Po cholery ta kapcza, przecież tą kapczę te boty obchodzą jeszcze tego samego dnia. Typ pisze program i obchodzi tą cholerną kapczę, którą tam wprowadzają. Nie wiem, Garmory wprowadza, o, powiedzmy, taką zaporę, patrzcie, taką zaporę, o. I bot niby nie może przejść, nie? Ale po jednym dniu, pyk, gościu robi już nowy program, pisze i bocik normalnie sobie oplatuje to. A Garmory jakoś tak od dupy strony zawsze się zajmuje takimi pierdołami. No po co, kurde, to jest strata pieniędzy, czasu, wszystkiego. To jest strata wszystkiego. Typ, uczciwy gracz, wysyła zgłoszenie na bota. I to powinno być z bomby banowane. Powinno być z bomby banowane. Ja bym, kurde, łaził po expach i wysyłał im te filmiki. I byśmy wybanowali wszystko w cholerę. Nie byłoby tych botów. Bo typ, kurde, musiałby za tą licencję znowu zapłacić. A jakby dostawał bana, nie wiem, na 40, 30, kurczę, na tych początkowych takich levelach, gdzie zaczynają już bocić te gówna. Chociaż oni zaczynają bocić od pierwszego. Ale powiedzmy, że do setnego levela generalnie tam gówno ci się zwraca. Gówno ci się... No, chociaż nie, no... Bocą już tam na tych szkieletach, dobra, nieważne już. Powiedzmy, że do 40 levela to gówno ci się zwraca. No nic tam nie ma, zarobku praktycznie. I jakby do tego 40 levela wszyscy dostawali bany, bo nie wiem, szedłby uczciwy gracz i po prostu tam nagrywał sobie filmik. Tutaj by nagrał 10 razy kogoś, tutaj też. I tak by zostało to wszystko wybanowane. A najlepiej jakby bany szły, kurde, razem by to wszystko połączyli, nie wiem... Poszliby po IP i jednego typa ktoś zgłasza, na przykład tą bieliznę zasraną atletyczną, ja bym zgłosił. I nie, że typa banują jemu, tam, że banują to jedno konto, tylko że banują, kurde, nie wiem, 40 innych kont popylających po całym tutaj margonem i farmiących kasę dla tego obsrańca. I tak powinno to zostać, kurde, rozwiązane, a nie tu, kurde, wprowadzają jakieś obsrane eventy, typu, nie wiem, jakieś gwiazdki, kurde, Wielkanoce i inne duperele, gdzie uczciwy gracz i tak
i tak nie może z tego skorzystać. I tak z tego nie skorzysta, bo patrzcie, respi Heros i gość już... Już nie ma Herosa, już nie ma Herosa. Tak to wygląda. Tak to, kurde, wygląda. Herosy po prostu znikają w tym momencie, co się pojawią. Heros się pojawia, on, kurde, nie wie... Heros jeszcze nie wie, że się zrespił, a on już się, kurde, respi ponownie. Tak to wygląda. Tak to teraz wygląda, że, kurde, na każdej mapie stoi albo mulciak, albo jakiś bot, który biega, kurde, i patroluje teren. Tak to teraz wygląda, więc powinno być stanowczo. Powinny być stanowcze te bany i ci bociarze cholerni, ci mulciaki, te mulciaki powinny to odczuwać. Powinni to odczuwać, a nie, że jakieś śmieszne odwołania piszą, jakiś śmietnik pisze odwołanie, że on jest z domu dziecka i on tam sobie gra z kolegami. Gówno, prawda, jak z jakiego domu dziecka, przecież to jest, kurde, gówno, a ci na tym panelu, kurde, w to wszystko wierzą, łykają jak indoor borówy, wierzą w to i typ dostaje unbana. Za co? Za co? Kurde, bociarz cholerny, boci non-stop, powinny być za to bany. Powinny być za to bany. I wtedy Garmory by się złapało za łeb, tak by się złapali za łeb i tak podtrzymali i by powiedzieli: o kurde, to ile graczy normalnie gra w tą grę? I by im tam wyszło, że kuźwa, nie wiem, 10% tego, co teraz gra. Tylko że teraz to nie wiem, jeden typ ma ze 100 czy 200 kont mulciaków i sobie naddupca elegancko. I to powinno zostać wszystko wybanowane. Wybanowane! A nie, że typ sobie boci, kurde, na 300 innych kontach, a na jednym sobie nie boci i tam trzyma hajsik, legendy i wszystko. Ja pierdykam, to jest taka masakra. Ten panel, tam nie wiem, kto pracuje. No, czy ślepi, czy totalni idioci, czy może ludzie, którzy czerpią zyski z tego bota też. No bo jak nie wiadomo, o co chodzi, moi drodzy, to jest takie stare powiedzenie, że zawsze kuźwa chodzi o to samo, czyli o pieniądze. O pieniądze chodzi. I te aktualizacje, jeszcze odniosę się do tych aktualizacji, na przykład do SK. Było zaktualizowane SK, a po 5 dniach już tam po prostu bot na dupca równo, nie wiem, nie mam tu kamyka, dobra, mniejsza. Bot na dupca równo, po prostu od rana do nocy lata tam bot. Tak samo Macho. Macho jest czyszczone przez cały czas jest czyszczone przez te cholerne boty i nic z tym nie jest robione. Pytam się, kurde, dlaczego? Dlaczego na tym panelu pracują tacy leniwi ludzie, którym się po prostu nic nie chce? No przecież widać ewidentnie, że typ boci. I czemu to nie jest banowane? Ja wysyłam filmik, siema, zróbcie coś z tym, zbanujcie typa. Typ boci ewidentnie, zobaczcie. No tylko ślepy by nie widział, że to boci. No jak to nie jest... nie jest banowane? No tego po prostu... nie rozumiem. Jeszcze te lagi, kurde, nie wiem, kiedyś był taki tydzień, że pamiętam, że przez 3 dni to ja w sumie do gry nie wchodziłem, tylko te cholerne dzienne robiłem i po prostu wychodziłem, bo to się szło i trzeba było molestować F5, żeby pójść dalej. No były takie lagi. Teraz z tego, co wiem, to też są jakieś takie potężne, bo tam ludzie co chwila piszą, że ich laguje i takie tam, ale no może to być też wina internetu, ale również Garmorki też mają tutaj swoją zasługę. Dobra, dobijamy ten 288, jakoś się udało, ta bielizna atletyczna zaraz tutaj się wpierdzieli i mi wszystko wyżre. Pewnie mi to wyżre wszystko, kurde, no bo wiadomo, bocik to jest, kurde, cholerny odkurzacz i elo. A co do E2, no mnóstwo botów. Na każdej E2, na tych małych levelach są boty, tylko nie, to nie są jakieś takie boty, że kurde stoi jeden bocik czy dwa. Tam stoi 10 botów, nie wiem, pokażę wam tu sekundę. Czekajcie, logniemy sobie na moją postać blisko, logniemy sobie do namiotu. Spójrzcie moi drodzy, co tu się dzieje. 10 graczy, zawsze, kiedybym tu nie wszedł, zawsze ustawieni w tym samym szyku bojowych, czyli ci są tu w kącie schowani, żeby ich nie było widać i ten jeden najdzielniejszy mag stoi tak z przodu, żeby mu tutaj wytupić i patrzcie, daje F, ja pierdykam. Nigdy, odkąd gram w tą cholerną grę, nie udało
się wszystkim jak jeden mąż w tej samej sekundzie kliknąć F. Nigdy. Nigdy odkąd gram. Zawsze trafi się taki cymbał, taki szczawik, który nie wiem, pójdzie się wysrać, który patrzy sobie na YouTube'a czy gdzieś i on nie da F. A tu wszyscy jak jeden mąż dali F. A wiecie dlaczego? Bo to są cholerne boty. To są cholerne boty. I dlaczego Garmory nic z tym kuźwa nie robi? Wszystkie zamknięte dwójki na małym levelu są zajęte przez te pieprzone boty. Cholerne Garmory. Czemu wy nic nie robicie? Ja pierdolę. Ja mógłbym iść na... mógłbym pracować sobie w domu, siedzieć w tym domu, nie wiem, załóżmy nawet za 10 zł, za 10 zł i przeglądać te zgłoszenia na tym pieprzonym panelu i banować te ścierba. Panel jest teraz, momencik, zobaczymy. Na panelu mamy w tej chwili 310 kuźwa zgłoszeń. Czemu to jest tak wolno rozpatrywane, jak tam zwykle jest wklejane kopiuj, wklej, wyślij, kopiuj, wklej, wyślij, kopiuj, wklej, wyślij. Nic, nic szczególnego, ale tu najczęściej, kurde, piszą właśnie takie mulciaki, tacy bociarze na innych, kurde, mulciaków, którzy im się wpierdzielają na E2. I tu jest też pies pogrzebany. Tu, żeby było mało tych zgłoszeń, powinni być ci gracze wszyscy sprawdzani, jak nie wiem, Krzysiu pisze na Mariusza, że on tutaj boci, patrzcie, patrzcie jaki bociarz, wbił mi 10 kontami na co tam mógł być, na Gobosa mi wbił, ale zły koleś, sprawdźcie go, on na pewno jest mulciakiem i bociarzem. I sprawdzają i banują, jak ten jeden, co zgłaszał, śmieć, też ma boty, mulciaki, kurde, wszystko ma. I zgłoszenia powinny być też weryfikowane, kurde, jak typ ma mulciaki i też kogoś zgłasza, też powinien dostać bany. Myślicie, że tutaj byłoby 310 teraz zgłoszeń? Nie, myślę, że tutaj byłoby, nie wiem, z 50, nie wiem, 20, 50 zgłoszeń maksymalnie. I to byliby uczciwi gracze, którzy grają, kurde, w tą grę. I tyle, ale nie wiem czemu to jest tak grane, nie wiem, może tu chodzi o to, że oni sobie rozwijają tutaj kolejne jakieś gry, na przykład to Margonem 2, to jest jakaś taka, taki Minecraft czy coś tam, jakieś takie gówno, nie? Po co to jest robione? Jeszcze tutaj odnośnie tych kurde botów, nie wiem, powinno być jakieś takie, po co te kapcze, po co te gówna, po co to wszystko, oni jakoś, nie wiem, były odkąd... Ja czekajcie, wbiłem topkę, był 2019 październik chyba. Wtedy wbiłem topkę, zaczęły się już, wtedy już bocili, ale nie na taką skalę. Czyli to już praktycznie trwa, powiedzmy już prawie 3 lata. I oni nie potrafią nic z tym zrobić. Były jakieś dwie takie mierne fale tych banów. No rzeczywiście, ci idioci na topce, co bocili na te dzienne, no idioci totalni. No podostawali te bany, dobrze, podostawali, ale teraz to przeszło w ogóle w inną jakby taką strukturę, bo teraz bociarze bocą, nie wiem, unikaty na przykład i sprzedają, bo te ulepszenia też to jakby napędziły. Wiadomo, no złoto, sprzedaż, no to też idzie w parze ładnie. No ale jednak te uniacze wcześniej to napędziły. Co prawda teraz obniżyli lota na te unikaty, no już mówiłem, no koszmar totalny, co oni robią. Ale odnośnie tych działań, administracji, jak to powinno wyglądać. Tak jak już wcześniej powiedziałem, te bany po prostu na IP, banować. Jeszcze raz, ale nie wiem, na przykład powinni pod postacią, tutaj jak masz takie, nie wiem, podnieś złość się, zaproś do grupy, coś tam, szołeku, jakieś inne pierdoły. Nie wiem, powinno być, że na przykład zgłoś gracza, tak? I im się tam wysyła do jakiejś oddzielnej, powiedzmy, takiej jakby teczki czy czegoś, że patrzcie, tutaj gracz, powiedzmy, Krzysiu na Zemynie, level taki i taki, tutaj nazwa mapki i że boci, jest podejrzane o bocenie. I powiedzmy, na tym panelu pracuje kilku gości, jest specjalnie do tego zatrudnionych i oni się logują, powiedzmy, na świat na Zemynę, tepają się, powiedzmy, na co się tu można tepać, gdzie tak najczęściej bocą, powiedzmy szczerba samobójców, bo tam są te draki, oni się tepają na szczerbę samobójców i patrzą i tam nagle, kurde, wagon botów, nie wiem, 10 botów napierdziela za jednym mobem. No i powinni z bomby, kurde, kliknąć, powinien być przycisk zbanuj, pyk, bez możliwości odwołania, tak jak banują, czy nie, tak jak nakładają na przykład te muty,
ci moderatorzy czatu. To powinni właśnie tacy ludzie być zatrudnieni tam i tak właśnie zrobić. Powinni tak robić. No nie wiem, no takie jest moje zdanie na ten temat. Nie wiem, napiszcie w komentarzu, no trochę mnie może poniosło, może nie. Ale kurde, sprawa jest dość, kurczę, jakby to powiedzieć, no fatalna. To jest kurde koszmarnie, no jest mnóstwo botów, mulciaków, nie da się grać. No i jest kaszana, no jak ktoś teraz nowy zaczyna, no to wbija, wychodzi z tej wioski i patrzy, co się dzieje, idzie na mrówki expić, a tam kurde 40 typek na bocie, bo jakiś idiota nie wyłączył bota i cały czas expi 40 levelem, łapie się za głowę i mówi, ja pierdolę, dobra, to ja spadam, no. Powinni się ci, no, ci ludzie powinni się ogarnąć i w końcu coś z tym zrobić, nie wiem, rzuciłem tutaj pomysły, może ktoś z tego skorzysta, może nie. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, wypowiedzcie się, trzymajcie się, niara.